Hallo zusammen, liebe Leute und moin, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Prasówka z Niemiec, fajnie, że jesteście jak zwykle. Danke für das Einschalten und wir legen los. Zaczynamy oczywiście z naszymi wiadomościami. Polityka na początku. Bild schreibt, der Ampelbau geht weiter. Bild donosi o tym, że dalej budowana jest ta koalicja. Also heute und morgen sitzen die Parteien SPD, FDP und Grüne in kleinerer Runde zusammen. Dziś i jutro odbędą się rozmowy w mniejszym gronie tych trzech partii, które miałyby wejść w skład tej koalicji. Das Ziel, bis Freitag eine Basis zu schaffen, mit der man über Koalitionsverhandlungen abstimmen kann. Celem jest do piątku wypracowanie takiej bazy w formie pisemnej, na podstawie której można by było dalej rozmawiać. No, jesteśmy ciekawi, co tam z tego wyjdzie. Może w piątek będzie, czy jutro będziemy wiedzieć coś więcej. Jeszcze do tego tematu koalicji. Spiegel hat eine Umfrage gemacht. Spiegel przeprowadził taką ankietę. Mehrheit befürwortet Ampelkoalition. Die Mehrheit ist überzeugt, eine solche Koalition wäre gut für Deutschland. Większość Niemców jest przekonana, że taka koalicja z tych trzech partii byłaby koalicją dobrą dla Niemiec. FDP-Anhängern bereitet die Vorstellung allerdings Bauchschmerzen. Jedynymi, którzy tutaj mają, jak to się mówi, Bauchschmerzen, czyli bóle brzucha, to są osoby związane z partią FDP, osoby, czyli głosujące na tą partię. No, bo jak tu już o tym rozmawialiśmy, w niektórych punktach naprawdę partia FDP i partia Zielonych na przykład bardzo mocno się różnią. Ach, dlatego też tutaj wyborcy tej partii mogą być trochę rozgoryczeni w niektórych punktach. Okay, weiter geht's. Wirtschaftsforscher senken Prognose für 2021 deutlich. Czyli tutaj tak, osoby związane z badaniem rynku obniżają prognozę wzrostu dla Niemiec. Uwaga, sie erwarten ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts in Deutschland von 2,4%, czyli oczekiwany jest wzrost produktu krajowego brutto w Niemczech o 2,4%. Ja tylko nadmienię, że chyba w 2020 roku było ponad 4,2%, czy około 4,2%. Zakładany wzrost tego PKB w Niemczech na ten rok to było ponad 3,5, na pewno 3,6 albo 3,7 około. Także 2,4 to jest dużo mniej niż naprawdę zakładano. Jeżeli chodzi o firmy, to firmy będą miały jeszcze inne problemy. Uwaga, tutaj jest z Hamburga wiadomość. Hamburger Corona-Soforthilfe, mögliche Rückzahlungen beginnen. W Hamburgu rozpoczynają się, że tak powiem, zwroty pieniędzy z pomocy koronawirusowych. Te pieniądze zwrócić muszą przedsiębiorstwa, firmy, które tych pieniędzy nie wykorzystały jakby zgodnie z celem. To znaczy, dostając te pieniądze, trzeba było później udokumentować, na co te pieniądze zostały wydane i jeżeli to nie były wydatki, które były związane bezpośrednio z utrzymaniem firmy, to te pieniądze niestety teraz trzeba oddać i niestety już wiem z doświadczenia, że są firmy, przedsiębiorstwa, też małe przedsiębiorstwa, które te pieniądze niestety oddawać muszą. Gut, Spiegel beschäftigt sich heute mit dem Thema Investoren, die Pflege auspressen. Spiegel zajmuje się inwestorami, którzy wyciskają system opieki, to znaczy piszą tutaj o tym, że es ist ein lukratives Geschäft für viele Leute, czyli to jest taki lukratywny interes dla wielu ludzi i ludzie inwestują w, na przykład w domy opieki, oczekując stóp zwrotu. I tutaj Spiegel na przykład pisze też o tym, für Heimbewohner bedeutet das oft nichts Gutes, czyli dla mieszkańców tych domów, czyli tych pacjentów w domach opieki, często nie oznacza to nic dobrego, jeżeli taki inwestor rzeczywiście patrzy na taki dom opieki tylko i wyłącznie pod kątem inwestycyjnym. Gut, weiter geht's mit den Nachrichten. Bild-Zeitung nennt die Frau Merkel die eisige Kanzlerin. Bild-Zeitung nazywa panią Merkel tutaj lodowatą, czy lodową panią kanclerz. I oczywiście chodzi tutaj o rosnące ceny energii, oczekiwaną zimę, oczekiwaną zimną zimę w Niemczech, już nie tylko ze względu na aurę, ale też na temperaturę kaloryferów. Także Niemców bardzo mocno ten temat tych rosnących cen też zajmuje. I teraz uwaga, nie tylko Niemców, Unia Europejska. EU-Werkzeugkasten gegen ansteigende Gaspreise, czyli tutaj narzędzia Unii Europejskiej przeciwko tym rosnącym cenom gazu. Was will die EU machen? Also Brüssel will mit Subventionen für Entlastung sorgen, czyli chcą wprowadzić subwencje dla przedsiębiorstw przede wszystkim. Und die denken darüber nach, Gaseinkäufe gemeinsam zu tätigen, also auf EU-Ebene. I
Jest też rozmyślane o tym, czy nie zakupować gazu wspólnie dla całej Unii Europejskiej. I ja tak sobie pomyślałem, że jak będą ten gaz kupować tak samo, jak ostatnio kupowali szczepionki, to może z tego wyjść, mogą wyjść niezłe jaja, ale już zostawmy to na razie. Steigende Inflationsrate in Deutschland und hier wird beschrieben, dass diesmal die Europäische Zentralbank ja nichts machen wird in den nächsten Monaten. Füße stillhalten ist das Motto für die nächsten Monate. Tutaj prasa też porusza temat oczywiście inflacji cały czas i są tak poruszany jest temat tego, że raczej nie ma co oczekiwać, że w przyszłych miesiącach, w następnych miesiącach Europejski Bank Centralny coś w tym kierunku zrobi. Füße stillhalten, nie? Czyli po prostu uspokoić stopy, ze spokojem wyczekiwać. Ale jeżeli chodzi o inflację, Verdi und Verbraucherschützer verlangen Ausgleich für steigende Preise. Związek Zawodowy Verdi i też tutaj stowarzyszenia czy Związki Ochrony Konsumentów oczekują czy żądają tego, aby dokonać podwyżek płac, tak aby zniwelować tą inflację, czyli przynajmniej te 4,1 oficjalne procenta inflacji. I już się za to Verdi tutaj bardzo mocno bierze. RBB berichtet, Verdi ruft in Berlin und Brandenburg zu Streiks im Einzelhandel auf. Verdi już nawołuje do strajków w Brandenburgii i w Berlinie w handlu detalicznym. Rewe, H&M, Primark, Edeka, te wszystkie sklepy, firmy mają, tam mają odbyć się strajki. Także ciekawie się dzieje. Guri, Automobilbranche, teraz trochę o samochodach. Chipkrise trifft Zulieferer härter als Autobauer und ist für viele existenzbedrohend. Dużo się mówi o tym braku chipów w produkcji samochodów, tak jakby z perspektywy producentów. Jednak tutaj Business Insider pisze o tym, że ten niedobór tych podzespołów dotyka przede wszystkim dostawców części i dla tych dostawców to jest rzeczywiście sytuacja bardzo niebezpieczna i grozi rzeczywiście plajtą wielu tych firm. Teraz jeszcze pozostając przy tej branży samochodowej, Opel will Stellen von Entwicklern nach Marokko verlagern. In Deutschland seien Kosten zu hoch, heißt es aus den Unternehmenskreisen. Opel chce przenieść do Maroko swój dział, w którym po prostu te projekty są robione, samochody są projektowane. I teraz powodem jest oczywiście to, że koszty zatrudnienia w Niemczech są zbyt wysokie, tak? No więc już nie tylko zwolnienia, ale już rzeczywiście przeniesienie firm, przeniesienie miejsc pracy. Und schlechte Zahlen auch für VW auf VWs weltweit wichtigstem Automarkt. Es geht um China und der schleppenden Anlauf der ID-Reihe in China. Złe też liczby dla firmy Volkswagen. Tutaj przede wszystkim w Chinach Volkswagen bardzo mało sprzedaje, tutaj przede wszystkim chodzi o samochody tej serii ID, czyli tych samochody elektryczne, które w Chinach słabiutko się sprzedają i to oczywiście dla firmy nie jest zbyt dobre. NDR noch berichtet, Luftfilter bald in jedem Hamburger Klassenzimmer. Laut Schulbehörde wurde der größte Teil bereits geliefert. W Hamburgu od poniedziałku mamy koniec ferii, dzieci idą do szkoły i w każdej klasie mają być specjalne filtry i według tutaj już urzędów większość tych filtrów została dostarczona. Zobaczymy, czy w poniedziałek te filtry rzeczywiście będą. Jestem ciekaw. Gut, dann Nordkorea berichtet, so trainieren Grenzschützer den Einsatz gegen Schleuser. Es geht um die Übungen der deutschen und polnischen Polizei an der A11 am Grenzübergang Pommeln. Wspólny trening polskiej i niemieckiej policji przeciwko osobom przerzucającym nielegalnych migrantów, tak zwani Schleuser. Tutaj A11 Pommeln. Takie ćwiczenia się odbyły. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dann Presse berichtet auch, Polen will die Grenze zu Belarus mit solider hohen Barriere abwehren. Prasa tutaj na przykład RND pisze o tym, że Polska chce zbudować jakąś solidną barierę na granicy z Białorusią. Tutaj ciekawe jest to, że oni komentują, Polska nie chce mówić o murze, który ma być postawiony, tylko ma być to solidna bariera, czyli ten dotychczasowy płot, który tam jest, ma być zastąpiony czymś solidniejszym. Zobaczymy,
jak to będzie, czy to jakoś się rzeczywiście przełoży na bezpieczeństwo tej granicy. Sehr interessantes Thema, Finanzennetz, deutsche Wirtschaft warnt vor EU Zahlungsverzögerung für Polen und Ungarn. Niemiecki przemysł, jak pisze tutaj Finanzennetz, obawia się, czy przestrzega, przed niewypłaceniem albo spóźnionym wypłaceniem pieniędzy z tego koszyka Unii Europejskiej Polsce i Węgrom. Dlaczego ten niemiecki przemysł się obawia? Już wam mówię, Polen sei der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands weltweit. Polen und Ungarn seien zudem wichtige Investitions- und Innovationsstandorte für deutsche Unternehmen. Polska jest piątym co do jakby wielkości partnerem handlowym Niemiec na całym świecie. Natomiast i Polska, i Węgry są dla niemieckich firm lokalizacjami, w których dokonuje się najwięcej inwestycji i najwięcej wprowadzanych jest innowacyjności. Dlatego też po prostu niemieckie firmy obawiają się tego, że jeżeli Polska nie dostanie tych pieniędzy, to może to kosztować ich, po prostu te firmy, może to kosztować innowacyjność i tak dalej. Więc ciekawy szach, że tak powiem, z perspektywy polskiej, patrząc teraz na Niemcy. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż by nam się wszystkim wydawało. Und noch eine Nachricht, der Standard schreibt, Kaczyński plant offenbar Rückzug aus Polen. Als Polens Wiceregierungschef der Standard pisze o tym, że Kaczyński planuje prawdopodobnie jak wycofanie się z polskiej polityki, ze swojego tutaj wiceszefostwa, wiceszef rządu, tak? On jest, jak nie wiem, jaki tytuł zapomniałem teraz, ma. Ale chodzi o to, oni tutaj dalej piszą, że Kaczyński po prostu chce się poświęcić pracy dla swojej partii itd. itp. So, das war's. Komentujcie, jeżeli macie ochotę, piszcie. Ich wünsche euch wie immer einen erfolgreichen und einen schönen Tag. Beste Grüße von mir. Tschüss.